Stany Zjednoczone, maj 1981 rok. Na jednej z wielkich farm bydła trzej przyjaciele z New Hampshire próbują oznakować swoje zwierzęta za pomocą specjalnego karabinku strzelającego pociskami z farbą. W pewnym momencie jeden z nich ma już dość rutynowej pracy i postanawia zrobić żart swojemu przyjacielowi. W tym celu wymierza karabinek prosto w swojego przyjaciela i strzela mu prosto w plecy. W następstwie tego żartu rodzi się gra, którą do dzisiaj znamy pod nazwą Paintball. Czy mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz do 14 roku życia? Przebywając na polu rozgrywki, zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek. Jak pojawił się pomysł, żeby przyjść na paintball u nas w klasie, no to wszyscy oczywiście zaczęli się zastanawiać, jak to by miało wyglądać. Większość od razu się zgodziła, ja w sumie też. Przyjechaliśmy dzisiaj z grupą licealistów z Grodziska Wielkopolskiego. Postrzelaliśmy sobie tutaj na polu area, jesteśmy mega zadowoleni, jest to bezpieczne, trochę siniaków, ale żyjemy wszyscy zadowoleni. Jest tu naprawdę bardzo fajna atmosfera, jestem tutaj pierwszy raz, bardzo mi się podobało. Naprawdę panowie są świetni, bardzo weseli. Pierwsza gra paintballowa odbyła się 27 czerwca 1981 roku. Od tego czasu broń została udoskonalona, a sama gra zyskała na realności i na bezpieczeństwie. Przede wszystkim paintball jest to gra, w której no, oczywiście jest adrenalina. Trzeba też zachować oczywiście zimną krew, żeby się nie podpalać za bardzo w niektórych sytuacjach. Przechodząc na pole paintballowe Area 51, możesz zostać kimkolwiek chcesz. Chciałeś wcielić się w swoją ulubioną postać z książki, komiksu, serialu, filmu, kreskówki, czy choćby z historii? Załatwione. Chcesz sobie przypomnieć, jak to było w wojsku? Nie byłeś w wojsku. Inaczej, jeżeli ktoś nie poszedł do wojska, powinien przyjść chociaż raz na paintballizację, jak to jest. To jest gra drużynowa, nie ma tutaj żadnych indywidualistów. Myślę, że opiera się na jakieś taktyka. No, taktyka trochę jest może jakaś tam wojenna, coś jest związanego z wojną, ale to... Moje odczucia są bardzo pozytywne. Jest dużo frajdy, jest dużo ruchu, dynamika. Czuć tą atmosferę ogólnie i właściwie, gdy miał to polecić, to poleciłbym to każdemu. Nie, jest to przede wszystkim fajna zabawa, wiadomo, trochę bólu, bez bólu nie ma zabawy. Tak samo, nie wiem, jeździsz na dyskorolce, BMX-ie, obojętnie na czym, czasem przyda się złamanie, tutaj takich rzeczy raczej nie ma. Co prawda jest ból, 5-10 sekund poboli, bawisz się dalej. Jest adrenalina, to najważniejsze. Dokładnie. Ważne jest to, że bólu się nie pamięta i zostają tylko dobre wspomnienia. No, dokładnie. Area 51 to dwa profesjonalnie wyposażone pola paintballowe. Oprócz tego znajdziecie Państwo u nas strefę odpoczynku, w której można sobie odsapnąć, zrobić grilla, pośmiać się, zabawić, wypić kompot. Nie bawimy się tutaj w żadne półśrodki, bo to mijałoby się z celem najzwyczajniej. I polecam wszystkim, jeżeli masz kawalerski wieczór, czy urodziny, czy masz wolny czas, komunię, przyjdź, zagraj w paintball, naprawdę polecam. Zajebista zabawa, super zabawa, przepraszam. To się wytnie.